Czy wy wiecie, dlaczego mamy pustynię na tym skrawku ziemi Krakowa? Bo się modlicie. Nie to, co zewnętrzne, ale to, co wewnętrzne tworzy pustynię. To wyście ją tu stworzyli. Waszą przestrzenią, którą sobie dajecie i ciszą. Budujemy relacje, więzi z Bogiem, przez to także ze sobą, bo jesteśmy jak naczynia połączone. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Z psalmu 116, w przekładzie poetyckim Nan Merrill. Ty podnosisz mnie ku nowemu życiu, Ty osuszasz moje łzy. Prowadzisz moje stopy prostymi ścieżkami. Idę ręka w rękę z miłością po krainie przebudzonych. Podtrzymuję moją wiarę nawet w czasach wielkiego zamętu. Zapraszam innych, by przebudzili się do radości Twojej obecności. Mamy wejść w czas oracjo i w czas kontemplacjo. Mam świadomość, że w tych godzinach z pewnością wielu z was brakuje tego, by więcej powiedzieć o samej modlitwie. Jak medytować, co znaczy modlić się sercem, co znaczy kontemplować. Ale wy już jesteście na tej ścieżce, bo modlitwy uczymy się modląc się. Nie tyle mówiąc o niej, co po prostu wchodząc w modlitwę. Natomiast możemy wam pomagać i będziemy pomagali także w tym domu przez wiele innych spotkań, w których prowadzimy do modlitwy. Uczymy, jak medytować, jak modlić się w sercu, jak kontemplować. Teraz już chciałbym skupić się z wami na tym, czym chcemy się pomodlić po południu, każdy w swoim sercu, a więc w sposób jedyny niepowtarzalny. Nawiązując do tego, o czym mówiłem do południa, chciałbym, abyście teraz spotkali się ze stanem swojego serca na modlitwie. Zadałem pytanie o pustynię. Skąd u mnie ta potrzeba pustyni? Skąd u mnie to, że tu jestem? Dlaczego tu jestem? Co albo kto mnie tutaj przyprowadził? I co odsłoniła we mnie pustynia w tych godzinach modlitwy? Może odsłoniła jakieś napięcie, jakieś wewnętrzne rozdygotanie, jakąś bezradność, niemożność. Tak bardzo chcę, a nie potrafię spotkać się z Nim. A może odsłoniła Twoją wewnętrzną wolność, o którą pytaliśmy i do której za chwilę wrócimy. Czuję się wolnym, niezależnie od tego, kto i co mnie otacza. Wewnętrznie wolnym od trosk, od przeżyć, od tego, co przede mną, do czego już w poniedziałek wrócę. A może odsłoniła we mnie jakiś ból, jakieś cierpienie, poczucie winy. Pustynia zawsze w nas coś odsłania, bo daje nam dużo przestrzeni. A kiedy masz przestrzeń, możesz z dystansu popatrzeć na siebie. Kiedy jesteśmy zajęci, gubimy dystans. Kiedy jesteśmy zabiegani, rozproszeni, trudno o dystans i trudno o kontakt ze sobą. Pustynia jakby wraca nam zdolność do relacji, do więzi, relacji ze sobą, z Bogiem, z innymi. I chcę, abyście dali sobie czas po południu na pomodlenie się tym stanem serca, ducha, jaki w sobie odnajdujecie. Bo wierzę, że to Słowo Boże, które nas zna najlepiej, jakby odsłania powoli stan waszego serca. Nikt nas tak nie zna, tak dobrze, jak zna Bóg.
Jesteś bliżej mnie niż ja sam siebie, będzie wołał Augustyn. Idźmy do świętego tekstu. On nas będzie prowadził do modlitwy serca i do kontemplacji. Chcę głównie zatrzymać się na tym tekście, który jako główny podałem. Ewangelia Marka, pierwszy rozdział, werset od 12 do 13. Zaraz też Duch wyprowadził go na pustynię. 40 dni przebywał na pustyni, kuszony przez szatana. Żył tam wśród zwierząt, aniołowie zaś usługiwali mu. Być może u kogoś już pojawił się kłopot, jaki ma związek ten tekst święty przeczytany z tym, o czym ja przed chwilą mówiłem. W czym może mi pomóc, by wydobyć stan mojego serca i by się nim pomodlić, porozmawiać o nim z Bogiem tak serdecznie. Ten tekst wbrew pozorom zawiera, jak już wspomniałem, bardzo dużo pokarmu dla mojego serca. Zobaczymy, jak tutaj każde słowo, i tak jest w całej Biblii, każde jest ważne. Zaraz też Duch wyprowadził go na pustynię. My wiemy, że chodzi o Jezusa, który co dopiero wyszedł z wód Jordanu, a wody Jordanu obrazują ludzką historię, w której się zanurzył. Wziął na siebie ludzki grzech, całą tę niewolę Izraela, tego ludu, który krzyczy z Egiptu do Boga, by go wyzwolił, by go uwolnił. Niebo się rozwarło, Bóg mówi, tyś jest mój syn umiłowany, w tobie mam upodobanie. Mówi to nie tylko do Jezusa, mówi to także do mnie, bo skoro Jezus zjednoczył się ze mną, jest ze mną we wszystkim podobny, oprócz grzechu, a grzech wziął na siebie, to znaczy, że te słowa dotyczą mnie. Niebo się rozwiera i Bóg słyszy moje wołanie ze środka mojego Egiptu, ze środka tego wszystkiego, co mnie zniewala, z czym sobie nie radzę, co mną może poniewiera w życiu. Nie mogę tego szczepnąć ze siebie. Chrzest Janowy nie mógł obmyć człowieka z jego grzechu. Mógł przygotować jedynie serce na przyjęcie łaski. I teraz ja również, ponieważ Jezus zanurzył się we mnie, w moim życiu, mogę wołać razem z Nim, bo On się wstawia za mną do nieba. I co robi Jezus? Po tym, kiedy wychodzi z wody, z wód Jordanu, kiedy cały się zaangażował w moje życie, by uczynić mnie wolnym, wolnym na nowo, w moim mieście, w mojej historii życia, pozwala się wyprowadzić przez Ducha na pustynię. Mówiliśmy o tym. By dojść do ziemi obiecanej, do ziemi wolności, ziemi pokoju. Bliskie jest Królestwo. Nawracajcie się, wierzcie w Ewangelię. Potrzebny jest czas pustyni. Czas, w którym Bóg wyreguluje na nowo moje serce, moje myślenie, moją wolność. Ale to jest takie słowo ważne, które ja bardzo długo uznawałem jedynie jako pewną wartość tekstualną, gramatyczną. To jest takie słowo, którego Marek często używa, euthys, zaraz, natychmiast, bezwłocznie Duch go wyprowadził na pustynię. Co słyszę w tym zaraz? Słyszę impuls, słyszę natchnienie, słyszę poruszenie. Nie doświadczasz w swoim życiu takich impulsów, poruszeń? Całe ciało twoje drga, kiedy nagle o czymś pomyślisz i chcesz to mieć. Cała psychika, uczucia, emocje, wola twoja zmierza do tego, co chcesz dzisiaj mieć, osiągnąć, gdzie chcesz być. Te impulsy, które tak naprawdę nieraz nie wiesz, skąd pochodzą. Na tym się chcę koniecznie z wami zatrzymać, bo jest powiedziane, że to Duch wyprowadził go na pustynię,
A więc ten impuls, to poruszenie, to przynaglenie, za którym Jezus idzie, pochodzi nie od kogokolwiek, pochodzi od Ducha Świętego. I jak to rozeznać? W nas jest wiele impulsów. W nas jest wiele różnych przynagleń. Wiele przywiązań. Wiele namiętności. Wiele silnych pragnień. Nieraz jakaś natarczywość wręcz w pragnieniach. Ja muszę to zrobić. Ja muszę tam być. Ja muszę koniecznie tam pójść. Co pochodzi z ducha? Tu jest pneuma, trzeba by powiedzieć przez duże P. Ruach. Ten wiatr. Słowo, które zostało użyte na opis działania ducha. Ducha Świętego. Skąd to wiesz, że to, co chcesz teraz zrobić, pochodzi od Niego? Bo tutaj przyszedł mi na myśl ktoś inny, kto też wręcz ucieka na pustynię. Jezus nie ucieka na pustynię. Za chwilę zobaczymy, że Duch wyrzuca Jezusa na pustynię. Przypomniał mi się Eliasz. 19 rozdział 1 Księgi Królewskiej, wersety od 1 do 14, ale pierwsze wersety zwłaszcza. Eliasz też wręcz ucieka na pustynię. Ale dlaczego? Też gnany przez duchowe poruszenia. Ale jakie? Zląkłszy się, ratując się ucieczką, poszedł, ciekawie tłumaczy Jakub wujek, gdzie gokolwiek poniosła. Co? Gdzie gokolwiek niosła. Co? Jego namiętność? Jego strach? Jego lęk? Istnieją także duchowe poruszenia, które nie są z Ducha Świętego. Istnieją takie duchowe poruszenia, w których, żeby nas poruszyć, ten duch musi skorzystać z ciała. To są poruszenia cielesne. To są poruszenia zmysłowe. To są poruszenia, impulsy, które rodzą się w tobie i ty już chcesz działać. Już to chcesz mieć, już chcesz to zrobić, już chcesz tam być. Można to rozeznać. Bo ten duch, który jest duchem Ojca i duchem Syna, nigdy ci nie zabiera twojej wolności. I ty w tych poruszeniach czujesz się wolna, wolny. Jesteście tutaj, jestem przekonany, dlatego, że dokonaliście wolnego wyboru. Nawet jeśli jest trudno, za chwilę o tym będziemy mówili, ale to był twój wybór. Może nawet ci się nie chciało. Ale poczułeś się niesiony przez tego ducha i przekroczyłaś moje nie chcę. Nie chce mi się. Ale jest takie pociąganie, takie poruszenie, które nas gubi. Bo co się dzieje dalej z Eliaszem? Kiedy daje się porwać przez lęk, bo on się ratuje ucieczką przed Izabel. Nie będziemy już wchodzili w historię. W każdym razie ucieka. Ale ucieka, bo boi się o życie, a jednocześnie, i to jest ciekawe, chce umrzeć. Bo w pewnym momencie ten lęk go doprowadza do takiej sytuacji, że go widzimy już w desperacji, w depresji. Nie opanował tego lęku. Zły zawsze tak działa. Żeby cię nie wyprowadzić na pustynię. Duch cię wyprowadza na pustynię, daje ci przestrzeń, daje ci wolność. Zły cię wciąga w kąt. Stoisz przed ścianą. Mówiliśmy o tym. Nie mam wyjścia. Jestem ślepym zaułku. Stan depresji, w który wchodzi właśnie Eliasz. Wujek to przetłumaczył, Jakub Wujek, to jest Biblia 1599, pierwsza w całości oficjalny przekład na język polski. Warto czytać ten przekład. Żądał duszy swej, aby umarł. Ma wręcz żądanie,
On chce umrzeć. Prosi Boga o śmierć. Oto jak się kończy to chodzenie drogami tych impulsów cielesnych, w które zawsze chce się wmieszać zły. Świat jest dzisiaj tak wychowany. Zwróćcie uwagę, że dzisiaj jest bardzo silny kult życia na spontana, tak by nam młodzi powiedzieli. Najważniejsze żyć na spontana, spontaniczność. Tylko jest taki rodzaj spontaniczności, który ludzi gubi. Jedna decyzja w takiej aurze spontanicznej podjęta może stać się dla człowieka cierpieniem na całe życie. Może człowiek sobie nawet złamać kręgosłup jedną złą decyzją. Kręgosłup życia. Istnieje taka spontaniczność, która pochodzi z ciała, ze zmysłowości, z namiętności. Jeśli dobrze to badasz, nigdy wtedy nie jesteś wolny wewnętrznie. To jest działanie złego ducha. On musi cię zniewolić, bo nic nie może uczynić bez ciebie, bez twojej wolnej decyzji. Więc zniewala. Ale tam go znajduje Bóg. I on słucha Boga. I Eliasz na pustyni się zmienia. Ale zmienia się od momentu, kiedy zaczyna słuchać Boga. Kiedy idzie za jego pragnieniem. Jedz, pij, bo przed tobą długa droga. Zawsze się uśmiecham wtedy do Pana Boga i mówię, aleś go pocieszył. Jemu się wstać nie chce, a ty mówisz, jedz, pij, bo przed tobą długa droga. Zjadł, wypił, znowu się położył. To był jego stan. Ilu jest takich ludzi, którzy dzisiaj również w taki sposób będą zasypiali? Już nie chcą wstać. Już nie chce się obudzić. Sytuacja człowieka, który poszedł za tą spontanicznością, która go zgubiła. Wracamy do Jezusa. To Duch Ojca wyprowadza go na pustynię. Już zwróciłem uwagę na to, że Marek inaczej niż potem Mateusz i Łukasz nie pisze, że Jezus jest wyprowadzany, prowadzony, zawiedziony na pustynię, jak pięknie przetłumaczy Jakub Wujek. Ale Jezus, o którym Łukasz napisze, jest prowadzony w mocy ducha, u Marka jest wyrzucany na pustynię przez ducha. W naszych przekładach, a zwłaszcza w lekcjonarzach, nie znajdziecie tego słowa. Nie znajdziecie zdania i duch wygnał Jezusa na pustynię. Bo bardzo kłopotliwe wyrażenie. Jak to? Jezus się opiera duchowi? Duchowi Ojca? Jezus nie chce iść na pustynię? No wyobrażam sobie, że nie chce. I właśnie taki Jezus jest mi bardzo bliski. Bo jeśli On naprawdę zanurzył się w wodach Jordanu, w wodach mojego życia, jeśli naprawdę On, który jest bez grzechu, wziął na siebie wszystkie skutki ludzkich grzechów, to przecież widzę Go, jak płacze. Widzę Go, jak cierpi. Widzę Go, jak cały drży z lęku w Ogrodzie Oliwnym. No i wyobrażam sobie, że Jezus przeżywa także opory. Niechęć. Po ludzku niechęć. Panie Boże, sprawuj mi się tak chciał, jak mi się nie chce. To się nazywa cedia. My nie wiemy tak naprawdę, jaki stan towarzyszył Jezusowi, ale Duch musiał go wygnać na pustynię. I taki Jezus jest nam bardzo bliski. Jezus, który cię rozumie w twoich oporach. Nie chce ci się dzisiaj modlić. Jezus mówi, rozumie cię. Tydzień temu chciało ci się tutaj przyjechać, ale już wczoraj nie. Rozumie cię. Ale to, co jest najistotniejsze, że Duch wyprowadził, za tym już idzie Mateusz i Łukasz, Jezusa na pustynię. To znaczy, że Jezus pomimo tego stanu wewnętrznego, tych impulsów wewnętrznych, może z ciała, może z emocji, może z uczuć,
nie idzie za tym, co z ciała, ale idzie za tym, co z Ducha Bożego. Dlatego powtarzam często, że chrześcijaństwo, ono proponuje życie w najwyższej formie spontaniczności. Jeśli chcesz w życiu być naprawdę spontanicznym, bądź chrześcijaninem. Co to znaczy? Bądź jak Chrystus. Co to znaczy? Daj się prowadzić Duchowi, o którym do Nikodema powie Jezus, on jest jak wiatr. Wieje, kędy chce. Słyszysz jego szum? Nie wiesz, skąd przychodzi, dokąd zmierza? To sposób mówienia o tym, że jeśli chcesz się zgodzić, chodzić drogami Ducha, być wolny, dać się prowadzić, mówiłem o tym na ostatnim spotkaniu, wcześniejszym, dać się prowadzić przez Boga, po to wyprowadza na pustynię, abym się nauczył pozwolić Bogu być Bogiem, pozwolić, by On mnie prowadził. No to szykuj się również na to, że będziesz przekraczał swoje ja, swoje nie chcę. Jezus jest w tym z tobą. Absolutnie cię w tym rozumie. Dlatego pomódl się dzisiaj tym, co w tobie trudne, co być może zawsze źle widziałeś, źle na to patrzyłeś, może przez to się osądzałeś, negowałeś, bo ci się nie chce. Ale nie to jest istotne i decydujące, czy mi się chce, czy nie chce. Decydujące jest to, czy pomimo tego, że mi się chce albo mi się nie chce, daje się prowadzić przez Ducha. To jest istotne. Tego mnie uczy Jezus, kiedy wyprowadza na pustynię. I kiedy Eliasz, wracam na chwilę do niego, tak się da poprowadzić, spotyka Boga. Wie, gdzie ma iść. Idzie do Bożej Góry Choreb, czyli do Synaju. Ale i tam Duch go prowadzi po swojemu, bo on cały czas czeka, że Bóg mu się objawi tak, jak on by chciał. Ile razy mieliście tak na rekolekcjach albo na modlitwie? Że ci się pokaże taki, jakim ty byś chciał, aby on był. Że Bóg cię rozczarowuje, bo nie jest na twój obraz i na twoje podobieństwo. Bo nie spełnia twoich oczekiwań. Eliasz, kiedy już jest przy Bożej Górze Choreb i Bóg przychodzi, to najpierw jest nic, nic, nic. Święty Jan od Krzyża to później będzie w ciemnej nocy o tym pisał. Nada, 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 nic, nic, nic. Nie ma go w wichurze, nie ma go w ogniu, nie ma go w trzęsieniu ziemi. A przecież zawsze tak było. Z Mojżeszem tak było. A jest tam, gdzie Mojżesz takiego Boga doświadczył. Nie. Jeśli chcesz się dać prowadzić przez Ducha, i to jest jeden z momentów ważnych na pustyni, do czego nas wychowuje, to trzeba się zgodzić na to, że Bóg, za którym idziesz, jest zawsze inny. Inny od twoich oczekiwań. Inny od twoich wyobrażeń. Inny od tego, jakim ty byś go chciał mieć, spotkać. Jest inny. I nie w tym znaczeniu inny, że Pan Bóg lubi robić niespodzianki. A zrobię mu na złość. Nie? Zrobię inaczej, niż on by chciał. Nie. Inny oznacza, jego myśli nie są moimi myślami. Moje drogi nie są jego drogami. Izajasz 55. Jest inny w tym sensie, że chodzenie drogami Boga zawsze wprowadza mnie w inność. Bóg jest zawsze nowy, jest zawsze inny. Przekracza mnie w swoim prowadzeniu mnie. I Eliasz tego doświadczy. Nie wyobrażał sobie, że może spotkać Boga w delikatnym powiewie. Że Bóg jest tak subtelny, że jest tak delikatny. Nakrywa się płaszczem, jakby chciał zatrzymać to doświadczenie Boga. Znowu w tym widzę, niekoniecznie tak tekst brzmi, ale we mnie się odezwała taka myśl, że to jest też taka moja próba nieraz zatrzymania Boga takim, jakim go doświadczyłem, bo było tak pięknie, że chcę, aby tak było. A
ale moje dzisiejsze doświadczenie Boga może się stać moim jutrzejszym bożkiem. To znaczy, że będę ubóstwiał bardziej moje doświadczenie Boga, moje przeżycie Boga, moje przeżycie religijne, będę bardziej ubóstwiał niż Boga samego. Cokolwiek ubóstwiam, a Bogiem nie jest, musi mnie rozczarować. I to nie Bóg rozczarowuje. To moje iluzje mnie rozczarowują. Jezus idzie na pustynię, ponieważ tam chce rozpoznawać, rozeznawać wolę Ojca. On ją nieustannie poznaje. Musimy o tym pamiętać. Wzrastał w łasce u Boga i u ludzi. Codziennie poznaje wolę Ojca, bo jest w pełni człowiekiem. Jest w pełni Bogiem i w pełni człowiekiem. To jest rozpoznawanie Jego woli. To jest życie zawsze nowe, świeże. Posłuszeństwo, które nie jest gotowcem. Istnieje takie niebezpieczeństwo. Tak chciał Bóg. Ciekawe skąd to wiesz. Taka jest wola Boża. Dobrze, rozeznaj to. To rozeznawanie, w którym mamy absolutnie wsparcie w Kościele, w postaci przykazań, w postaci nauki Kościoła. Duch działa w Kościele, ale jednocześnie każdego prowadzi w sposób jedyny niepowtarzalny. Tak jak ty się będziesz modlił za chwilę, tak ten obok ciebie modlić się nie umie i odwrotnie. Ma inne serce, ma inną wrażliwość, ma inne doświadczenie Boga, miłości Boga, tego samego Boga. Prawda obiektywna jest jedna, Bóg jest jeden. Ale relacje, jaką Bóg nawiązuje z każdym z nas, jest jedyna niepowtarzalna. To jest piękne. Bóg mnie wyprowadza na pustynię, by tak się działo. Zauważcie, czego się uczy Izrael? No patrzy dookoła i pyta, czego chce Bóg dzisiaj. Obok się podnosi, oni się podnoszą z miejsca i idą dalej. Obok się zatrzymuje, obłok, jako szekina, prawda? Obecność Boga, to oni się zatrzymują. Czy ja tak mam? Kolejne pytanie do modlitwy. Bóg mnie wyprowadza na pustynię, abym stał się wolny także wobec moich przywiązań, wobec moich przynagleń, wobec wszystkich moich cielesnych, takich czy innych oczekiwań, które są i są moje i nie może być inaczej. Ale czy Bóg jest większy od tego dla mnie? Czy On jest pierwszy? Czy ja umiem to przekraczać w momencie, kiedy mi się nie chce, a Bóg mówi, idziemy. To przeżył Jezus, nie mam wątpliwości, na pustyni. To idziemy. Jezus idzie tam, gdzie chce Ojciec. Kiedy sobie wypisałem te wszystkie znaczenia, w jaki sposób Duch może działać, bo to słowo wyprowadził, czy wygnał, ekballo, wygnać. Ballo znaczy rzucać, na zewnątrz, wyrzucać. Jakby na zewnątrz Jego musi przekroczyć siebie, swoje myślenie, swoje oczekiwania. Na zewnątrz tego musi stanąć, iść za Bogiem. Bóg cię przekracza, Bóg idzie z tobą dalej. Ja mogę powiedzieć, nie chce mi się dzisiaj. Dzisiaj do kościółka nie idę, bo mi się nie chce. No. Dzisiaj się pojawił jeszcze taki kult czucia. Proszę Ojca, ale ja tego nie czuję. Nie wiem, czy Ojciec ma rację, czy nie. Może tak, ale ja tego nie czuję. I to jest święta prawda, że możesz tego nie czuć. Tylko jest pytanie, co ty swoim uczuciem zrobisz? Czy ty ubóstwisz swoje uczucie? Czy Bogiem dla ciebie będzie ten, który czeka na ciebie teraz, w tym miejscu, w którym chce się z tobą spotkać? Na przykład niedzielna Eucharystia. Więc ten Duch wiedzie, prowadzi, zaprowadza. Takie piękne u Pawła w liście do Rzymian zwłaszcza jest traktat o Duchu Świętym. Jedno jest pewne, on cię zawsze prowadzi do Boga. Po drodze możesz pytać, gdzie ty mnie prowadzisz? Same zakręty. Tak mi się wydaje.
Te zakręty są w nas tak naprawdę. To nasze życie jest sinusoidalne. Bóg nie jest sinusoidalny. Bo ja jestem. Bóg jest wierny. On cię zawsze zaprowadzi do Ojca. Zawsze. Tego możesz być pewny. Nigdy cię nie oszuka. Ale też nie usuwa tej sinusoidalności w tobie. Nie? Tych hossy, uczuć. Nie? Chce mi się na skrzydłach, prawda? Dzisiaj Pana Boga łapię za nogi. I kiedy leżę w dole, mam doła. On cię zawsze prowadzi do tego samego Boga. Bóg jest niezależny od twoich stanów, od twoich przeżyć. Niezależny od tego. Tego uczy nas na pustynię. Pustynia ma nas ogołocić z takiej zależności od siebie. I ona nie jest w kontrze do nas. Ona jest po naszej stronie. Bóg jest zawsze po naszej stronie. Ale potrzebuję uwierzyć w to, że to, co ja czuję, niekoniecznie ma rację w tym momencie. I idę za Nim. Dalej wyprowadza, wprowadza, wyrzuca, jak już powiedziałem. Czasami musi mnie wyrzucić z tego mojego oporu. Wypędzić, wysyła, wyciąga siłą. Ale ta siła to jest ta, o której mówi Łukasz w 4 rozdziale. Dynamis, moc. Moc sprawczą posiada. Daj się tylko poprowadzić. On sprawia to, co ci obiecuje. On to sprawia. On nie tylko od ciebie czegoś chce. On jest zdolny uczynić to, czego chce od ciebie, jeśli tylko mu pozwolisz. Tak działa to nasze bycie z Nim, to nasze przylgnięcie do Niego. No i wiemy, że wyprowadza na pustyni. Teraz musimy chwilę się jeszcze przy tej pustyni zatrzymać, by ją przemodlić jako stan naszego wnętrza. Kolejna wartość do przemodlenia. Oczywiście dygresja, to nie jest tak, że to wszystko, co ja proponuję do modlitwy, ma stać się treścią modlitwy. Być może jedno ci wystarczy. Jedno ci wystarczy, by do mszy z tym pobyć i się pomodlić. Pustynię, przyznacie, kojarzymy zawsze z jakimś konkretnym miejscem materialnym najpierw. No, gdybyśmy chcieli zobaczyć, gdzie była pustynia Jezusa, no to nawet palcem na mapie możemy to zobaczyć, gdzie jest pustynia judzka. Istnieje pustynia w sensie materialnym. Ale także w sensie metafizycznym możemy mówić o pustyni. Pustynia w znaczeniu duchowym, symbolicznym. I dla Biblii pustynia przede wszystkim ma takie odniesienie. Ta pustynia materialna, gdzie Jezus rzeczywiście idzie, bo twoje życie się rozgrywa w konkrecie. Chrześcijaństwa nie przeżywa się 2 metry nad ziemią. Chrześcijanin to nie jest ktoś, kto ma świetny kontakt z chmurami, a słaby kontakt z ziemią. To jest do uzdrowienia wtedy. To jest do przepracowania. Nie, chrześcijanin mocno stąpa po ziemi. Niedziela jest po to, by mieć siły mocno stąpać po ziemi. Bo jak pobędziesz z Bogiem i Jemu pozwalasz w sobie i w twoim życiu działać, to On cię sprowadzi na ziemię. Zawsze cię sprowadza na ziemię. Być może to się nazywa poniedziałek, być może dla kogoś wtorek. Sprowadza na ziemię. Ale pustynia w języku Biblii to jest kairos. Kairos to jest określenie czasu. My znamy czas chronos, czyli ten chronologiczny, otwierasz kalendarz i tam już masz wszystko wypisane, co ci od poniedziałku czeka. Jasne? No i wcale to nie jest taka pustynia. Już wiem, co mnie czeka. Zaczyna się jazda od 6, może u kogoś wcześniej rano. A nawet jeśli mam przerwę, to wiem, że po przerwie przyjdzie ta jazda. Ale istnieje jeszcze inny wymiar tego czasu. I na pustynię idziemy po to, aby nie zgubić głębszego wymiaru czasu. By nie sprowadzać wszystko jedynie do tego, co mam w kalendarzu i co jedno po drugim mam zrobić. To jest ważne. To jest odpowiedzialne z twojej strony. Zapisujesz w kalendarzu. Jakbym sobie nie zapisał, to bym był zagubiony w akcji. Nie jestem w stanie zapamiętać.
ilości spotkań, różnych wydarzeń, posług. I myślę, każdy z was tak ma. Mama pewnie ma kalendarz w głowie. To jest zupełnie inna historia, kiedy jest z dzieckiem, prawda? To dziecko wyznacza kalendarz. Ale to jest ten kalendarz, Kronos. Lecz Bóg czyta ci ten kalendarz. I co mi czyta? Co mi pomaga przeczytać? Głębszy sens tego, co się codziennie dzieje. I gdyby miał ojcu opowiedzieć, co jest od poniedziałku do piątku, proszę ojca, z zamkniętymi oczami, będzie to bardzo nudne. Od lat się nie zmienia. Ciągle to samo. Ale to jest jedynie powierzchnia wydarzenia. A Bóg nie mieszka na powierzchni, mówi Tomasz Halik. Bóg mieszka wewnątrz tego wszystkiego, co się wydarza w twoim życiu. Wewnątrz tych twoich spotkań, wewnątrz twojej pracy, wewnątrz twoich zadań, wewnątrz twoich zmartwień. Bóg mieszka w środku, wewnątrz, przechodzi. To jest czas Kairos, to jest czas interwencji Boga. Że to nie tylko ty interweniujesz, ale wierzysz, że to Bóg interweniuje w twoim życiu. I co robi? Z tej twojej historii pogmatwanej, ciężkich spotkań, czyni historię zbawienia. To jest działanie Boga. Nadaje temu sens, zbawczy sens. To ma sens. I kiedy tak przeżywasz życie, tego się uczymy właśnie na pustyni, kiedy osoby przyjeżdżają tu na 3 dni albo na 8 dni, zwłaszcza wtedy, jakoś takie głębsze, możliwość głębszego przepracowania sensu. Bo ja mogę cały tydzień robić to samo i codziennie siadać na łóżku i powtarzać, to nie ma sensu. To nie ma sensu. Mam dosyć. Tak się pomodlił, znalazłem to u Jakuba Wójka, jak kocham jego tłumaczenia. On się tak zaczyna modlić. Dosyć mam, Panie. Modliliście się już tak kiedyś? Ja nie raz. Dosyć mam, Panie. Ale możesz po tygodniu tych samych spraw, ważnych, pracy, zajęć, siadasz wieczorem na łóżku potwornie zmęczony i mówisz, to ma sens. To naprawdę ma sens. Warto żyć. Warto się było trudzić. Bo różnica jest w tym, i tego nas uczy Bóg na pustyni, by zmienić pytanie o codzienność. By nie pytać tylko dlaczego, ale by pytać dla kogo ja żyję. Tu się zakotwicza sens. Bo my nie żyjemy dla czegoś. Naprawdę, jeśli zaczynam żyć już tylko dla pracy, tylko dla pieniędzy, tylko dla rzeczy, tylko dla opinii, tylko by kogoś usatysfakcjonować, to prędzej czy później przychodzi to, co się nazywa wypaleniem. Gospodarka rabunkowa. Dlaczego? Bo to nas nie może ostatecznie nakarmić. Nakarmić nas mogą tylko relacje. Osobowe relacje, więzi. I dlatego to pytanie, dla kogo ja żyję? Jezus wie, dla kogo idzie na pustynię. I to będzie chciał zniszczyć w nim kto? Zły. Bo jeśli pójdziecie do tego, co w jednym zdaniu opisał Marek, był kuszony przez 40 dni na pustyni, pójdziecie do Mateusza albo do Łukasza, to tam zobaczycie, do czego kusi Jezusa. Właśnie to chce w Jezus się zniszczyć, jego relacje z Ojcem. Jeśli jesteś Synem Bożym, bo może ci się tylko tak wydaje. Może to są twoje imaginacje. Przez 30 lat sobie ubzdurałeś w głowie, że masz Ojca w niebie i że jesteś po to, aby być w sprawach Ojca. Wiem, już od 12 roku życia to powtarzasz. Jeśli jesteś, a może nie jesteś. A może lepiej by było inaczej. Zamień tę pustynię w piekarnię. Możesz? No jeśli jesteś Synem Bożym, możesz. Czyli to jest to przestawienie wektora. My idziemy na pustynię często zmęczeni.
No i raczej domyślam się, że nikt z was tutaj z wakacji pod gruszą nie przyjechał, prawda? Tylko raczej zmęczeni, utrudzeni. Ale co nas męczy naprawdę? Nie tyle nas męczy to wszystko, cośmy zrobili, ile myśl o tym, czego jeszcze nie zrobiliśmy. Nie? Wtedy zmęczenie przychodzi największe. I nie masz czasu się uradować, bo ty żyjesz ciągle dla czegoś, nie żyjesz dla kogoś. Nie umiesz sobie pobyć, wracam do tego pobyć. Pobyć przed Ojcem, pobyć w relacji. Ucieszyć się, smakować życie. To w relacjach się to wydarza. To wszystko, co dotyczy rzeczy, jest ważne, żeby było jasne. Jezus będzie mnożył chleb. Będzie. Nie dla siebie, dla innych. Jezus będzie królem i swoje królowanie objawi. I na taborze, ale także, kiedy Piłat będzie wołał ecce homo. Takim się królem nam objawi. I można by wiele dalej. Jezus nie neguje tego, co ziemskie. Stał się człowiekiem. Wcielił się w to, co twoje. Stając się człowiekiem, mówi Gaudium et Spes, w pewnym sensie stał się każdym z nas, każdym człowiekiem. Tak cię kocha. Kocha twoją codzienność. Codzienność to jest jego sanktuarium. Jest miłośnikiem twojej codzienności. Ale cały czas mówi o tym, jeśli chcesz życie przeżyć dobrze, w poczuciu głębokiego sensu, nie żyj jedynie dla czegoś. Bo odpowiedzi na to pytanie mnożą się jak piasek nad brzegiem morza. Dlaczego to muszę dzisiaj zrobić? Dlaczego o tej pory muszę wstawać? A dlaczego znowu do tej pracy? A dlaczego z tym, a nie innym do tej pracy? A dlaczego taki szef? A dlaczego dzisiaj po południu nie mam wolne? No, masakra. Mogę zbombardować sam siebie takimi pytaniami. Ale kiedy wstaję wcześniej rano, oczy mi się jeszcze kleją, ja się zapytam, ale dla kogo ja wstaję? Dla kogo idę do pracy? Dla kogo ten wysiłek? No zmienia się wymiar życia, zupełnie się zmienia. Jednocześnie, o czym nam mówi Jezus i czego nas uczy na pustyni? Mówiliśmy o tej wewnętrznej wolności. Dlatego, że we mnie może być wielkie pragnienie, by żyć dla kogoś. Ale jeśli jestem jak Izrael zniewolony myślą o pełnych garkach mięsa, których zresztą nie ma, czyli rzeczami, to mi jest trudno być przy Bogu. Trudno być przy sobie, przy innych. Na pustynię wyprowadza, bym się uwolnił od tego wszystkiego, co mnie zniewala, co mi zabiera życie dla kogoś. Co sprawia, że relacje, że miłość do osób nie jest pierwsza. Bo to jest ziemia obiecana. I dlatego pustynia, i dobrze, obnaża moją pustkę wewnętrzną, obnaża moje zniewolenia. Okazuje się, że na pustynię wchodzę z całym ciężarem mojej wolności. I okazuje się, że wolność mi ciąży. Że kiedy byłem w Egipcie i w niewoli, to narzekałem, że nie jestem wolny. A na pustyni narzekam, że jestem wolny. Po cichu narzekam. Trudno się do tego przyznać. Ale lepiej by było, gdyby ktoś za mnie decyzję podjął. Lepiej, żeby to potem było na Pana Boga, na innych. Dzisiaj chroniczna niezdolność do podejmowania decyzji i wyborów.
I pustynia jest także czasem sprawdzania się mojej wierności. Jezus pozostaje wiernie na pustyni, także po to, by spotkać się ze swoim głodem. Kiedy przystępuje zły do Jezusa? Gdy zaczął odczuwać głód. Jezus nie boi się spotkać ze słabością ciała ludzkiego, z tym wszystkim, co jest trudne, w co zły by chciał wejść i to przekręcić w każdym z nas, zaburzyć. Wszędzie tam, gdzie jest we mnie słabość, mogę być wolny. Pamiętacie Pawła, jak krzyczy do Jezusa: już 3 razy Cię prosiłem, byś zabrał ten oścień. Zły mnie policzkuje, upokarza tym ościeniem. Nie zabiorę Ci. Wystarczy Ci mojej łaski. To jest zwycięstwo. Pozwolić łasce wejść w moją słabość, w to, z czym sobie nie radzę. Świat nam mówi, że tak nie może być. Tylko się nie przyznawaj, że ty sobie nie radzisz. Zniszczą cię. Pamiętaj, łokcie szeroko. I jak przecinak do przodu. Bardzo częstym owocem takiego stylu życia są depresje. Bo musi się wydarzyć to, co mi mówi, że nie jestem bezgraniczny. Że ja mam prawo być także słaby. Mam prawo. A On wejdzie łaską w tę słabość i ją przemieni w jeszcze większe dobro. Bo okazuje się, że pustynia jest przede wszystkim po to, jest bardzo piękne, tak subtelnie to jest widoczne u Marka, że pustynia ma oblicze księgi proroka Ozeasza. I wyprowadzę ją na pustynię, będę mówił do jej serca i będzie mi tam uległa. Odnowienie przymierza miłości. Po to jesteśmy na pustyni. To znaczy, że ja dam się prowadzić tylko temu, kogo kocham. Moja wiara rodzi się z doświadczenia miłości, ze słuchania, a słucham tego, kogo kocham. Wiara nie rodzi się z powinności. Nie urodzi się z powinności. Powinieneś mu wierzyć. Może powinienem, ale nie wierzę. Uwierzę komuś, komu ufam. A ufam temu, o którym wierzę, mnie kocha. Ja go też kocham. Nie chodzi o emocje, uczucia, jedynie, żeby było jasne. A więc Duch wyprowadził go na pustynię, by tam odnowić tę miłość, której my potrzebujemy z Ojcem. I dlatego Marek pisze słowo, już kończąc powoli, przebywał tam ze zwierzętami. W oryginale jest nawet tak krótko, był ze zwierzętami. I tu nie chodzi tylko o to, że wiadomo, krążyły wilki, wycie szakali, pełzały jadowite węże. To była sielanka, w cudzysłowie, pustyni, na której jest Jezus. Ale tu chodzi o coś znacznie więcej. Ma oblicze mesjańskie ta wiadomość. Wilk przebywać będzie wraz z barankiem. Czyli Jezus mi obiecuje, że na pustyni może pojednać w tobie i wilka z barankiem. Że może na nowo wrócić ci harmonię, uczynić twoje serce czyste, jak tej oblubienicy z Księgi Ozeasza. Czystość oznacza integralność, oznacza całość, jedność. Całe serce jest dla. Na pustyni leczy nas z połowiczności. Coś, co jest szczególną chorobą i szczególnym bólem naszego życia, kontra naturam, życie połowiczne. Połowiczne powołanie, połowiczna modlitwa, połowicznie wykonywanie pracy. To nas rozbija, to nas rozszczepia, wprowadza w dychotomię. A więc Jezus na pustyni mnie scala.
Im więcej we mnie scalenia, tym więcej integralności w relacjach, porządku w relacjach. Kiedy we mnie jest nieporządek, będzie nieporządek w relacjach. I ostatnia piękna wiadomość. Na pustyni są z nami aniołowie. Nie tylko złe duchy, tam jest bardzo mocne słowo w kontekście złych duchów. Co robi zły duch? Peirazo oznacza takie kuszenie, które jest pułapką. Takie wystawianie na próbę, ale by cię wziąć w pułapkę, bo jemu zawsze chodzi o to, by cię zwieść, by cię wyprowadzić ze ścieżki życia. A aniołowie są od tego, by ci służyć. Diakoneo. Jest kimś, kto staje przy tobie i ci służy. Jest przy stole, by być z tobą, jak sługa przy Panu. No i te 40 to jest czas nieokreślony, można powiedzieć. Arytmetycznie określony. Ale w Biblii, kiedy się pojawiają liczby, nie chodzi o arytmetykę, tylko chodzi o symbolikę, chodzi o teologię. To jest taki czas nieokreślony, jakiego ty potrzebujesz, aby spotkać się z Bogiem. Aby dojść do tej Bożej Góry Choreb, gdzie chce ci się objawić. 40 to czas, jaki potrzebuję ku nawróceniu, by zmienić perspektywę życia. Nie ja jestem Bogiem. Nie to, co ja robię, jest Bogiem. Bóg jest jeden. I spotykam w Nim tego, który jest jedynym gwarantem życia, źródłem życia, prawdy. Zostawiam was z tymi treściami na waszą modlitwę popołudniową, modlitwę serca. Przypomnę, że ta modlitwa teraz już po wyjściu bezpośrednio rozpocznie się przed Najświętszym Sakramentem. Już mnie ksiądz Piotr poinstruował, że wam odwrotnie pokazywałem. Po prawej stronie jest kaplica dom ojca Jordana. Więc tam w tej głównej kaplicy, ale może także, kto chce się modlić w naszej kaplicy, tutaj w domu Słowa, jest kaplica błogosławionego ojca Jordana. Ona jest gdzieś na 20 osób. To tam również można się modlić. Będzie otwarte tabernakulum. Możliwość modlitwy przed Najświętszym Sakramentem. Niech to będzie taka serdeczna wasza rozmowa o stanie mojego wnętrza, co odsłania we mnie ta pustynia, którą Bóg mi podarował. Chciałbym także, to może być jeszcze jakiś moment później, ale już teraz podziękować za wszelkie ofiary, któreście złożyli w związku z tym Dniem Skupienia. Chcę też zwrócić uwagę na to, że możecie zabrać ze sobą foldery i te dotyczące Dni Skupienia. Dzień Pustyni dla Krakowa jest osobny folder i także inne można przekazać. Tam są wszystkie terminy, jest program tak zrobiony, żeby każdy miał wyobrażenie od razu, o jaki Dzień Skupienia chodzi. I oczywiście zapraszamy was do takiego bycia z nami. Chciałbym też zwrócić uwagę na to, że kto zdecyduje się, kto by chciał, może stać się również patronem tego centrum. Jest taka strona, witryna, gdzie można nas właśnie przez taki patronat również wspierać, by po prostu to, co tu robimy, było nadal dla was i by ta działalność mogła być kontynuowana. Przypomnę, że teraz już rozpocznie się czas spowiedzi, ta druga część. Jesteśmy w tych miejscach, gdzie do tej pory. I za 15:05 bym prosił o zakończenie adoracji, by był kwadrans na przewieczenie kaplicy i o 17:00 jest wspólna Eucharystia. Jeszcze ksiądz Piotr chce mi coś podpowiedzieć.